Siemanko, cześć, czołem, tutaj Kotlin i dzisiaj będziemy kontynuowali naszego Assassin's Creed'a 2 i będziemy zabijali naszych złych podżegaczy. Savonaroli. Savonaroli. Czegoś tak. Tak. Musimy sobie dobić resztę naszych tych podżegaczy. Jeszcze nam ich trochę zostało. Ale dobrze, trochę damy radę, jeżeli te ziomki se pójdą dalej. I musimy zabić pana Dzięcioła w wersji bez dzióbka. Tak. Musimy się do niego tam przedostać, tylko to jest strasznie trudne. Wstawa dwie osoby. Przecież może go weźmiemy od tyłu. Inaczej to się... A teraz jeżeli pójdą oni, to szybka dzida. Szybka dzida! Oj Kuroszenko, chyba ci coś przemowa dzisiaj nie wyjdzie. Pana pistoleta sobie weźmiemy. Nie chcę tego. Kurde, trudno jest go namierzyć. Tam jest ziomuś, tu mnie wykrywają, bo wyszłem z tego. Hardcore! Yeah! Oh yeah! Surprise! You have spilled the blood of a healer. No. I've spilled the blood of a tyrant. To command such power over the body, between this world and the next. Between small door. It seems I grew intoxicated. And now you grow still. La tua morte non sarà inutile. Requiescat in pace. Który to podżegacz? Chyba czwarty. O, dot, ustawka 100%. O nie. Proszę tutaj nie zwracać uwagi. O nie, szybkie ziomki. Nie chcę szybkich. Szybkie są za szybkie. No i goni mnie. Kurde, muszę wskoczyć na budynek. O, tędy se wskoczę. Hop, hop, hop. Hop. Nie, Ezio. Ezio, co ty tutaj odwalasz? Awaj Ezio, ty jesteś Ezio pająk. O, i wyszedł mi ten trik. Czyż tam mnie nawet namierzyli, tutaj jeszcze... Coś tam się drze. My jesteśmy właściwie na skrawku strefy, której szukają. Ezio, dziwna pani z dziwną mordą. Zaraz tutaj naszą Paolę i La Volte zobaczymy. Sporo ludzi oni zbiorą ogólnie. Jak taka duża ustawka, to jest szok. O, dawaj Ezio. Chirurgiczne cięcie... Oj, przepraszam, nie będę robił cięcia. Co ty chcesz? Czekaj, bo ja nagrywam, weź się tak co chwilę nie dzwoń. Nie wiem, z 20-25 minut. No spoko. Przepraszam, nie robiłem cięcia, bo mi się już nie chciało składać. Nie chce mi się składać filmików. Jak zwykle to Bułczęs weszedł, bo ma ochotę sobie pograć w CS-a, a nie ma za bardzo z kim. Tak zawsze tak musi być, zawsze. Nagrywam. Hej, co? Wchodzisz? O! Strona kodeksu. I pan Dzięciołek, ten dobry. Uleczyć? To ja ranny jestem? Dobra. Kupimy sobie poczki. Tak. Jesteśmy nawet bogaci. 70 tysięcy. 50 tysięcy w skrzynce. W Morte Regioni. Komba! O tobie nie zapomniałem. Tak, o tobie nie zapomnę nigdy. Zawsze o dodatkowym przeciwniku nie zapomnę. Kurde. Dawaj. Ezio szuka jedzenia. Kradnie jedzenie.
Tak, chamskie jest. Wiecie co? Nie wiem, czy zdążę wszystkich podżegaczy Savoronoli zabić. Jeżeli nie zdążę, to przepraszam, ale powinienem się wyrobić, bo jest jeszcze ich tylko 5. Odbijemy se w lewo, bo w lewo teraz mamy misyjkę. Ale ja nie wiem, czy to nie będzie z typkiem, co będzie śpiewał. Jest taka misja, że musimy wejść na którąś z tych bazylik, nie pamiętam jak ona już się nazywa. I musimy zabić ziomka, który śpiewa. A i musimy zostać incognito, czyli nie możemy dać się wykryć, czyli to jest złe, ble i ohyda i do widzenia i papa. Jeżeli mi się nie uda, to sorry. Przepraszam za krótkie cięcie, ale miałem leciutki problem z nagrywaniem, znaczy z kompem. Zacząłem klikać, jak chciałem się złapać, to zacząłem klikać shift, coś się włączyło i coś mi włączyło Assassina, tak. Więc przepraszam za takie cięcie, ale dobrze. Jadę ma szybko zabić pana śpiewaka. Gubernator. Gubernator, tak. Pan jest gubernatorem. Spoko. Pozdro. Kurde, najgorsze jest to, że nie możemy dać się wykryć. To jest najgłupsza rzecz, jaka może mi się zdarzyć w Assassin's Creed 2. Jeszcze musimy orać, bo tutaj ziomki są, więc nie przejdziemy sobie bez mordobicia, jakbyśmy chcieli spróbować ziemią przejść. Tego od razu musimy się wbić, ale głupio to jest, że jesteśmy rozpoznawalni i chcą nas zjeść. Ukryte oszcze jest. Leć jak tak. O, wystraszy się. A co w tym dziwnego? Nigdy nie widzieli człowieka spadającego z około 50 metrów? Kurde. Nie wiem. Przydałoby się tego usunąć, ziomeczka. Bo tak to będę musiał długo wchodzić, a ja nie chcę tak długo znaczy dużo czasu przeznaczać na ten odcinek. No Ezio, szybciej. No nie się tak opierdzielasz. Ryzykowne. Tam mam... Kurde, ziomeczek wraca. Epic jump! Nie. Ezio. You are must return to the home. Or die. Tak. Pisuje się angielskim. Hoppa. Oj, Ezio, dawaj, nie usłyszał cię jeszcze. Nie usłyszał. Dobrze. Wiecie co, schowałem się do sianka na wypadek. Wiem, że tutaj ziomeczek będzie wyłaził. No idź stąd, tak już. Dobra. Se wbijamy szybko, powinien nas nie wykryć. Jeżeli wykryje, to fail. I od razu mówię, że jeżeli nas ktoś wykryje, to robię cięcie. Tak, sobie posłuchamy teraz muzyczki. W tym momencie popełniłem fejle, jak przechodziłem grę Assassin's Creed'a normalnie dla siebie. Znaczy pierwszy raz. I wiem, że tutaj fejle zaliczyłem, spadłem. O, że tutaj coś się pomyliłem i... Dobra, kip. O, widzę, że tam coś jest, chyba piórko schowane. No Ezio, rusz dupę. A nie, tutaj mi jakoś pierdzielasz się. Bez potrzeby. Chyba ma on też tutaj strażników, co jest złe dla mnie szczególnie. Semper serum, do widzenia panie. I wypierdzielaj na śniadanie. He preached the word of God. I tak poleci z tego budynku. Takie słowa cię nie uratują przed lotem. Możesz się poczuć jak ptak. We all do. Vedrò compiuta l'opera di mio padre. Requiescat cant in pace. Tak, lubię to requiescat cant in pace. Tak, dobrze, ten Ziomisław nam upadnie. A my se go weźmiemy i spełnimy obietnicę. Nie! Nie.
Chodź tu. Miałeś lecieć. Leć, jak ptak. O, może nawet w człowieka jakoś trafiłem. Weźmiemy sobie ukryte oszcze, jakby tutaj ziomki zostały. Ptaszki się wystraszyły. Tutaj też widzę, że można fejla ładnego złapać. I ma się rozumieć, że tędy mogę jeszcze zaskoczyć. Tak, bawimy się w Ezio latającego... Ezio latający... A dobra, wiecie co, ja to do wymyślania rymów jestem kiepski. Gdzie lecimy teraz? Lecimy jakkolwiek. Wiecie co? Szczytujemy i odpalimy sobie mapkę fabkę. Tutaj jest Ezio... O, strona kodeksu. Ezio... Tutaj mi się opłaca polecieć na razie, bo tutaj jest farma. Dobra, jadymy najpierw tam. O, co to się dzieje? Jakoś tak... Brzydko mi zacina trochę. Dobra, lecimy najpierw na farmę, bo farma jest jedna z trudniejszych, a chcę najpierw to trudne wykonać. A potem będę... Ojojojojojojoj, zapomniałem se. A nie, to nie to, to nie to, to nie to. Tam mam misję. Tutaj farmy nie ma. Kurde, gdzie ja mam misję rozpocząć? Wygląda na to, że na tym kościółku, czy klasztorze. I nie wiem, czy tylko Ezio mi doleci tam. A, doleciał, lajcie. A, tutaj będziemy mieli zasadzkę, tak. No to ja mogę równie dobrze dołem przejść, o co ja się będę. Tak, będziemy mieli tutaj sporo ziomków do zabicia. Another challenger. Excellent. Savonarola warned me that some would oppose our rule. Kurde, myślałem, że to jest farma i chciał najpierw za farmę się zabrać, ale dobrze, może być. It's proven to be both entertaining and effective. Tak, podjarałeś się. Inkomediana. A nie, ja będę chamski i odrzucę. Nie no dobra, nie odrzucamy, tylko jedziemy. Kto pierwszy? Dawaj, chło. Na kontry lecimy. No. Papa. Ojej, kruszynka się chyba wywróciła. Dawaj, kontra. Ezio kontrownik. I papa. Kto następny? Ten pan. Do widzenia. Dziura. Dziura w brzuchu dla robaczków. Dawaj, kto nas... Wow, zapomniałem. Wow. I piękna kontrulisia. I pojęli cię grubym. Kto następny? Kto straci kto kolejny straci jelito? O, ten kolega za to stracił pachę. A ten miły pan... Nogi. Kolana z tyłu stracił. Dawaj. Bijasz. Ten też po paszce. A tego po gardziołku. Dobra, dawajcie tam resztę ziomków. On strzelić chce we mnie! Weźcie go, ogarnijcie, się go boję. Dawaj. Dawaj, bijasz. Uuu, po główce. No, dawaj, ja tu jestem Ezio kontrownik. Po kolanach. On tam coś gada do mnie, ale ja tego nie czytam. Nie wiem, nie musicie, ja tu się po prostu skupiam na kontrowaniu i tyle. Wow, walnął mnie gnojek jeden. Za karę ten pogardziałku dostanę. Pistoletusz, pospolitusz... O, jakieś, jacyś kibice idą. Bo śpiewają mi tutaj. Nie wiem. czasami głupio mieszkać przy takiej, trochę większej ulicy. Bo to jest po prostu czasami... No kurde, ile tych snajperów tutaj jest. Bo czasami to jest irytujące strasznie. No lol, nie mogę nawet wskoczyć. Więcej ich tutaj rodzice chyba nie mieli. Wejdź chociaż na to, Ezio. Dobre, Ezio. Dobra, lecimy, bo nam ten strażnik ucieka. Kombati. No nie, 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 nie. Chodź tu, kruszyneczko. Chodź tu, kruszyneczko, polecisz sobie. Wow, dude. No, dawaj, sworda wyjmujemy. No, nie mogę ciebie rzucić, ty.
Najbardziej mnie ci ucznicy denerwują. Dobra, kontra. No nie! Strasznie ciężko ich teraz... A nie, przepraszam. Zwykle to mi się udawało na lajcie ich pokonać. Znaczy, rzucałem się od razu na tego ziomeczka. Sorry, nie chciałem ciebie. Leć jak tak! Ja lecę za tobą. Nie. Kurde, tutaj nisko jest przecież. Lol. Więcej was rodzice nie mieli. Oh, dude, jakie mordowicie. Tak, musimy się uleczyć, bo zaraz tutaj... Gdzie jest ten ziomek główny do zabicia? Wiecie co? Kurde, nie ma nawet petard dymnych, ale fail. Ma się rozumieć, że teraz będę musiał się z nimi wszystkimi nawalać. Koniec, robimy. No. Dobra, na kontry. Bo inaczej się nie da. Nawet mi kontra nie wyszła. Oh god, staczam się. O, pięknie. Kontra numer one. Za późno. Dawaj. No! O, ale pan stracił nóżkę. Poczki. Dobra, powinienem trochę mieć spokój. No, kontruj, Ezio! A nie mi tutaj taką wiochę przynosi. Nie no, cienki jestem teraz. To jest po prostu... Komedię zrobiłem chwilowo. Wiecie co? Nie. Nie przeżyję pewnie. O, przeżyłem. Wiecie co? Zrobimy to inaczej. Oni zejdą do mnie. Właściwie se postoję, poczekam. Wow, nie desynchronizuj, kruszynka. Chociaż właściwie to był lepszy sposób. On się od nas odczepił. Ale widzę, że tutaj mnie wykrywa. Nie, znowu. Ktoś strzela jeszcze we mnie. Teraz muszę go zabić. No... Ale zrąbana ta gra. No, i po gardziołku za kawę. Jeszcze wecja mi trafi. Dużo mi czasu zajęło ten podżegacz. Kurde, myślałem, że trochę łatwiej mi wyjdzie. Że od razu się rzucę na niego i papa, a nie. Did he? Or was it that I taste the power and found myself intoxicated? I wish I had been stronger. Stronga. Mi rincresce, ma non c'è altro modo. Requiest, canten pace. Dobra, widzę, że tutaj już dostaliśmy pewnie z 15 razy. Jak nam się... Jako... No bez jaj, aż tyle razy trafić musiał. Ezio, wstawaj, a nie plackiem wylądowałeś na ziemi. No to już jest wstyd dla ciebie. Jako Ezio, a nie asasyna. O Boże, nie. Ale lamię teraz. No jeszcze mnie do ściany przycisnął. Za karę nie puszczę cię, za to, że mnie dźgnąłeś. Irytują mnie już te ludki. Nie, za karę ja cię będę teraz zabijał. Ja tutaj wszystkich rozwalę was teraz. Co ty mi? Gdzie jest miecz? O, tu jest. O, po serduszku. Złamałem ci serce. Tak się skończyło czekanie dla niego. Papa. Oh god, jeszcze te snajpery. O nie, dobrze. Skończyli. Chyba się albo zdygali, albo coś. Kurde, strasznie długo mi ten ziomek zajął czasu, a myślałem, że właśnie ten mi zajmie strasznie mało czasu. Ten typek mi zajął 7 minut. Tak, a to jest dużo. No tak, wiem, co chwilę mi ta informacja przychodzi. Za chwilę polecę do tej Mortal Gioni. Jeszcze 3 podżegaczy.
Jeden będzie na farmie, drugi w statku, a trzeci chyba znowu jakiś kościołek. Oh, dude. Alright. Mogłem lecieć na lewo, ale kij. Nie lubię tych misji z podżegaczami. Kurde, mogłem lecieć na lewo, na lewo było bliżej. Wiecie co, następnym razem muszę wykorzystywać mapę nawet do każdego. O, ale już tam widzę misyjkę. Ora? Na co ora? Na co mam orać? Sorry, nie wysłowiłeś się. Wiem, że miałem na coś orać. Oj, strona kodeksu, strona kodeksu. Tak co sekundę musi być ta strona kodeksu. Śmierć z nieba. No nie, jeszcze ci. No teraz tu są żarty. A, wyjmujemy miecza i na kontry. Dawaj. Oj, oj. Dawaj. Kto następny? Piękna kontra. Kto następny? Ups. Piękna kontra numer 2. Będzie piękna kontra numer 3. Czy będzie? Losowanie do familiady? Tak, będzie trzecia kontra. O, dawać, dawać. Bo sam zacznę atakować. A daję wam szansę. Kto wejdzie do familiady? Czy będzie pan numer 3, czy pan... Tańczy, przepraszam, ale mi SMS przyszedł. Ja tutaj familiadę kręcę. A mi tutaj SMS przychodzą. Dobra, pa pa. Piękna kontra. Łapiemy, pan numer 2 nie przychodzi do familiady, ale ten pan przejdzie do familiady. Dawaj, teraz musisz tylko hajsy wygrać w tej familiadzie. Oj, oj, kruszynko, chyba się dasz radę. Albo nie, przepraszam, jednak nie. Tak, strasznie dużo czasu mi zajmują te... Nie chcę wybrać jakiegoś samochodu. Nie, ja mam swój rower. Nie dość, że połamane szprychy wyłamane, ale jest mój rower. Oj, te strony kodeksu trochę irytują. Dobra, ja dyma tutaj. O ile mi się zdaje dobrze, to będziemy mieli teraz stateczek. Albo... Farma! Jest ta farma głupia. Keep watch over these fields and ensure no harm comes to the bundles of Fiendo. It may seem a mundane task, but it is critical nonetheless. Kurde, wiecie co? Nie wiem, czy zdążę tych podżegaczy wszystkich. Najgorzej mi zajęło tamte ziomki. I znowu nie możemy dać się wykryć, tak. Papa? Cicho tutaj. Wróbelki, cicho. Wiem, to trzeba zrobić tak. Chodź tu. Będę miał trochę mniej was. Wej, łyp, łyp. Teraz strzeżony jestem rozpoznawalny. Tam widzę ziomeczka. Mam pomysł, jeżeli... Tylko się tu mówię w mnie. Kurde, on skręcił. Myślałem, że będziesz szedł prosto. Na razie sobie pistolet naszykuję. Kurde. Trudno. Dobrze, w miarę się chowam, ale mam problemy z tym, gdyż jest dużo lutu. Nie dam rady. Papa? Kurde, nie wyszło. Dobra, ale jeszcze tamtego zadźgałem. Kurde, ta misja jest trudna, dlatego jej właśnie nie lubię. Ona też na niej też może mi dużo zejść. Aja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 j. Chociaż może inaczej teraz spróbuję. On idzie tamtędy, więc muszę się śpieszyć. Kurde, wykryje mnie zaraz. Nie ma. Pójdziemy inaczej. Widzę, że ten strażnik się ostro pluje do mnie, przez co ja się denerwuję. Ale niech się ziomeczek odwróci tylko na sekundę, to go...
czeka rzecz zła właściwie. Hopa. Hopa. Zawsze jeden mniej. Teraz jakby to rozegrać. Jeżeli pobiegnę szybko, mam szansę wbić się, żeby nikt... Kurde, ile ludzi. Ja, tamten odwróci się, dobrze? Nie wykryjcie. Chodź tu. Tak, podejdź, kruszynko! Oj, 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 jaka dobra kruszynka! Oj, chodź tutaj do sianka, zabawimy się. Idealnie udało mi się tak zrobić, że on się do nas zaczął pluć i go zabiliśmy. Pięknie. They called me simple and low class. I wanted their respect. Respect, ziom. Dobra. Per quanto sia penoso il trapasso, lieto sarà il tuo sonno. Requiest, kantin patrzę. Dobra. Jadę ma szybko, bo za chwilę będziemy mieli misję ze statkiem. Już nas zauważyli. Coś źle pobiegłem. Jo. Idealnie. Przed ryjem mu przebiegłem. Pomyliłem się. Chyba sfejlowałem, no. Kurde. Trudne to. Ta no nie, 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 nie. Fejlus, fejlus. Chyba, że mi się uda zrobić takie coś, że przy farce jakimś dziwnym trafem losu. Co się położył? What the hell? Leżeć. Kurde. Goni mnie z około 50 osób, ale mamy chill out. Za chwilę się dołączy z 15. Z przodu i z tyłu. No co Ezio? No co ja zarobię? Nie łapki, łapki, łapki! No jakie łapki fabki? Kurde! Trudno się ucieka przed nimi. Nie lubię tych misji. Misje z tymi ziomkami Savoranoli to są najtrudniejsze według mnie. Już łatwiej jest pokonać tego Bordzie w ostatniej misji. Dobra, jestem szybszy od nich. Ja tu jestem Ezio Auditore, nie wy. Ło, strzelają. O, dolecieliśmy do misji. Tylko musimy dać radę i gdzieś się schować. Co sprawi to, że będziemy cicho. Ale mnie gonią, więc ich rodzice nie mieli. Nie ma nawet nigdzie, gdzie... mam pomysł, kurde, jeżeli mnie nie wykryją, to... Nie, tu nie ma. No ty jaja se robią. No co on robił? Już mnie wykryli, oh god, no nie dam rady z tym misją. Wiecie, to za chwilę zakończę odcinek, jeżeli takie coś, bo już mi się nie chce uciekać przed nimi, bo... To jest... Na razie. Wiecie co, schowam się w wodzie. Ewidencja. O, dałem radę. Ledwo, ale dałem. La Volpe i Paola kradną ludzi, jak zwykle. Kurde, oko sobie zatarłem trochę. Ale mam blisko misję z, ze statkiem dostawczym, który musimy nie rozwalić statek, tylko zabić, nie wiem, kapitana, tak go nazwę. Kapitana Natana. Tylko ja tutaj chcę wrócić w miarę na brzeg. Jaka switaśna łódeczka, ukradnę. Dobra, no to lecimy, bo tam mamy na górze misję. Tak to zostaną nam tylko ostatnia misja i wiecie co, po tej misji zakończę odcinek, bo już trochę trwa, a przez właściwie kilka failów, no przepraszam, będzie najwyżej trochę więcej odcinków z tymi podżegaczami. I gdzie ja mam wejść? Tutaj mam wejść, hopa.
Chyba, że mi miejsce na dysku. Chyba, że zrobię krótkie cięcie. Zobaczę, ile zostało mi miejsca na dysku. Ale nie wiem. O, musimy zabić tego ziomeczka. Nożyczki! Ukradę mu nożyczki za chwilę. O, właśnie, będę rzucał nożyczkami. Nożyczki do rzucania. Ło, tutaj ma on Ziemisław sporo. Zlikwiduj cele, pozostając niezauważonym. No, niestety, ale znowu zaczyna się ten shit, którego ja nie lubię. Wiecie co, zrobimy takie coś. Wskoczymy tędy, zrobimy epic jumpa i od razu pod wodę. Chociaż nie, jeżeli jest... Wiecie co, popłyniemy trochę. Powinien nas ten ziomek, co tam stoi, nie wykryć. Dobra, jeszcze nas nie zauważył, to dobrze. Jak wiem, że teraz strzeżony. Nie wykryj mnie, tylko nie wykryj. Nie widzę tego ziomka za bardzo. Fajna pozycjacja. I wykrył mnie ktoś. To znikamy. Aligato. Czyli dziękuję. Nie wykrywie mnie. Tylko bez failowania poproszę. I wróć. Znikaj. Znikaj. Etchu, znikaj. Znikaj. Papa. Kurde! Ale trudne te misje. Przepraszam za fail za failem, ale ja naprawdę nie lubię tych misji z Savoran, z tymi podżegaczami. One są najtrudniejsze. Najgorsze jest to, że nie możemy dać się wykryć. A to mnie właśnie irytuje najbardziej. Że po prostu nie możemy dać się złapać. Tylko gdzie ten ziomeczek? Tak to ja może bym coś jakoś rozplanował to bardziej. Nie będę tak na debila leciał. Tam mamy snajpera, tak go nazwę. Tutaj mamy ziomków. Kombo jeżeli kombo nie będzie, to game over. Dobra, jest kombo. Okej, okay, teraz... trudno, trudno. Dobra, w miarę jesteśmy cicho, ale to nie wiem, ile będzie skutkowało. I czuję, że failem za chwilę się poczęstujemy. I ten fail za chwilę sprawi, że będę miał desynchronizację, przez którą ucierpi moja samoocena. Nie lubię tych misji. Tam się typek chyba zbagował, a nie, już nie. Ten ziomeczek już się od nas odczepił. Już wiecie co, wyjdziemy szybko na... Trudna ta misja. Ja chcę tam tego ziomeczka zabić, co tam krąży przy porcie. Tylko żeby mnie... O kurde, teraz może mogę faila zalić. Tak, wiedziałem, musiałeś. Rozumiem, że bez zauważenia mnie, to ty nie będziesz pracował. Kurde, ale mnie ta misja irytuje. Naprawdę, sorry. Oj, 50 razy będę to nagrywał chyba. Albo może na ham polecimy, albo od przodu będziemy, od tyłu się najbardziej opłaca, ale od tyłu jest najtrudniej, bo mamy najwięcej ziomków do zabicia, a od przodu byłoby łatwo, ale oni mogą nas łatwiej wykryć, więc chwilowo jesteśmy w sytuacji, którą można grzecznie nazwać kupa. I nawet w takim debilnym miejscu zaliczyłem fejla. Przez to za chwilę będę miał rage'a takiego, że komputer znajdzie się za oknem. Tylko naprawdę, bo... Kurde, wiecie co? Strasznie trudna ta misja. Strasznie i to jest szok po prostu termiczno, psychiczno, naukowo... Dobra, teraz trzeba pomyśleć. Tam mamy ziomków, tu mamy ziomków, wszędzie mamy ziomków. Chyba żebym skoczył tędy. Przez co bym miał trochę łatwiej, ale też zarazem trudniej. Wiecie co, skoczymy. I znikniemy od razu pod wodą, albo nie. Dobra,
Winien nas nikt nie wykryć. Dobra, będziemy szybciej płynęli, bo... Alright. Ten nas nie wykryje, to będzie git. Dobra, wskakuj. Tutaj tylko rybcie pływają, ziomu. Łatwo fejla pełnić. Nas nie zauważył. Okej. Idzie, powoli, ale idzie. Zabij go, no złap go. Yeah! Tak! Ezio, fart zawsze spoko. To już to był, to nie był skill, tylko czysty fart to był. To już tak bym nazwę. Sometimes the people must be told what to think. No good has ever come of that. Benché il mio cuore sia turbato, la mia mente è lucida. Requiescat in pace. No dobrze. Ezio tutaj się modli nad nim, tak to nazwę. Co to miało być? Jeżeli teraz mi się zdesynchronizowało to, jak ja go już zabiłem, to zakończam odcinek bez zbędnego pierdzielenia. No jasne, bo po co? Co to miało być w ogóle? Nie, teraz to ludzie, piszecie do firmy Ubisoft to, że gra Assassin's Creed zdenerwowała tego gracza, myślnik, let's playera Assassin's Creed 2. A mianowicie to, że ja wykonałem tą misję i replaynęło mi się. Dobra. Ostatnia próba. Jak nie, to zakończamy nasz odcineczek. Przepraszam was bardzo, ale ja już mi się nie chcę nagrywać. Bo jeżeli będzie jakie takie... Ajajajajaj. Jeżeli tak będzie co sekundę, no to... Dwóch ziomeczków, jeden ziomeczek. Hop. Znikasz. No fails. Kurde. Tamten nie wykrywa. Tutaj jest ziomek, który jeżeli podejdzie jeszcze trochę, to mnie też zacznie wykrywać. Nie zwracajcie uwagi. Tutaj miły pan ma zamiar sobie usiedzieć na statku. O, wiecie co? Ten ziomek jak wróci, damy radę. Zabiję tych dwóch i skoczę na tego ziomeczka, co mamy ogólnie zabić. Tylko proszę, nie wykryjcie mnie. Wykrywacie mnie. Sfacepalmowałem się w tym momencie. Dobra, wiecie co? Kończymy odcinek. W następnym odcinku już się zajmę do końca tym ziomkiem, bo już nie chcę się nagrywać. To zapraszam was do subskrypcji, oceniania oraz komentowania mojego kanału. No to cześć i czołem!